Pieśń nad Pieśniami 8:6. I Słowo Boże mówi tak. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu, albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak szeol. Zobaczcie, miłość jest mocna jak śmierć. Imię Boga, Boga Ojca, który nam się przedstawia, mówi tak, jestem waszym tatą, a moim charakterem jest miłość. I to jest tak mocne, że przed tym musi się ugiąć każda forma śmierci. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli my znamy Boga jako Ojca, jeżeli my wiemy, że On jest Bogiem, który nas absolutnie i doskonale kocha, to wszystko, co jest w nas śmiertelnego, musi się wycofać. Zobaczcie, ludzie walczą z grzechem. Uczą o pokutach całe lata. Kurczę, mnie nikt nigdy nie uczył o pokutach. Ja nigdy nie wiedziałem, co to znaczy, w jakieś teologiczne. Ja wiecie, co zobaczyłem w swoim życiu? Im bardziej kochałem Boga, tym mniej grzeszyłem. To dla mnie jest takie proste. Im bardziej kocham Boga, im bardziej poznaję Boga, im bardziej rozpływam się w Jego miłości, tym grzech przestaje być dla mnie atrakcyjny. To nie, ja się nie zmuszam, żeby nie grzeszyć. Ja się w ogóle nie boję nie grzeszyć. Ja się nie boję upaść. Nie boję się takich rzeczy w ogóle. Bo nigdzie w Biblii nie napisane, bój się grzechu. Bój się, żebyś nie upadł. Jest napisane, grzech nad wami panować nie będzie. Grzech nad wami panować nie będzie! Tak mówi list do Rzymian. Bo nie jesteście pod prawem, które dawało wam wymogi, a wy nie mogliście ich spełnić, tylko jesteście pod łaską, niezasłużoną przychylnością Boga i macie Boże zdolności w sobie. Kiedy kocham, to nie chcę grzeszyć. Ja nieraz mówię, ja nie zdradzam mojej żony dlatego, że się boję rozwodu. Ja się nie boję, że... Ja nie wyobrażam sobie, żeby można było żyć w takim związku... Nie zdradzę jej, bo się ode mnie wyprowadzi, bo mnie zostawi, bo się rozwiedzie. Ja w ogóle nie myślę takimi kategoriami. Ja nie myślę kategoriami, że nie zdradzam żony dlatego, żeby mi się rodzina nie rozpadła. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nie zdradzam żony z jednego powodu, bo ją kocham. Jeżeli ktoś bez przerwy skupia się na grzechu, jeżeli ktoś bez przerwy skupia się na tym, żeby Bóg go nie utrącił, jeżeli człowiek bez przerwy się skupia na tym, żeby nie zbłądzić, rozumiesz? To zaczynasz być w takich kombinerkach życiowych. Boisz się zrobić kroku? Mówisz, a jak się pomylę? A jak złamię nogę? To Bóg sprawi, że ci się zrośnie. Co się boisz? Co ci się boisz? Idź to zrób! A jak położę ręce, nie zostanie uzdrowiony? A to co cię to obchodzi? Kiedyś byłem w takiej firmie, pracowałem w chłodni takiej, na wózku widłowym jeździłem. Ja jeżdżę tam na tym wózku po placu, śmieci wywoziłem, słuchajcie. I patrzę, a tam na rampie krzyk, rwetes, krzyczą, te kobiety tam w takich fartuchach wylatują. A tu się do mnie zawracaj ten wózek. Wózek rocznik 72. Człowieku, zawracam tym wózkiem, jadę, podjeżdżam pod tą rampę. Patrzę, takie krzesło wynieśli, a tam cebulę cieli, słuchajcie, w tej firmie, w tej chłodni. Tam na dwóch takich pasach szła cebula. I wiecie, jak jest takie stężenie olejku w cebuli, to płuca stają. To ludzie sobie nie zdają sprawy, że jak ty kroisz cebulę, to płaczesz. Ale jeżeli byś był w miejscu, gdzie to kroiliby dziesiątki ton cebuli i wyciąg przestaje działać, rozumiesz, to ty po prostu leżysz. Tam ludzie są w maskach, tak jakby przy jakichś chemiach pracowali i staną wyciąg, słuchajcie, i te kobiety, które były na samym końcu, bo oni dla Schellera robili takie cieli tą cebulę, te kobiety, które były na końcu, a zazwyczaj były to takie kobiety koło 50, wiecie, bo to już no tak do emerytury tam szukały, wiecie, no to tak u nas na tych terenach tam było, nie? I dalej jeszcze jest w niektórych tych, że tam no ludzie łapią się tej roboty, tam do emerytury, których brakuje, musi się dorobić gdziekolwiek. No i tam były te kobietki takie, 55, tam była taka jedna babka właśnie. I to stanęło, słuchajcie, jej stanęły płuca. Ona przestała oddychać. I oni ją wywnieśli stamtąd, pogotowie, krzyczą, kierownik lata. Słuchajcie, przestało jej bić serce. A Duch Święty to mówi, zeskakuj z tego wózka i nakaż jej wrócić. Ja zeskoczyłem z wózka, ona siedzi, panika, blada, nie oddycha i nie pije jej serca. Załapałem ją za ten fartuch, podniosłem, mówię, wracaj! Ona się tam stanęła. Ja mówię, do kierownika już nie trzeba. Dlaczego? Duch życia, we mnie jest duch życia. W tobie jest duch życia.
Smith Wigglesworth dwa razy swoją żonę wskrzesił. Drugi raz to już mu powiedziała, nie rób tego więcej. Wtedy nie było telefonów komórkowych. Wtedy nie było telefonów komórkowych, nie mogli go zawiadomić, był na usłudze. Donieśli mu, przyjechał goniec, powiedział, Smith, twoja żona jest bardzo chora. I on wracał do domu. I kiedy wrócił do domu, jego żona nie żyła. Wiecie, co on zrobił? On nie był pastor, wiecie, bracia. I byli pastor i bracia. I to się zawsze przypominają takie sytuacje różne, kiedy umiera dziewczynka, tak? I tam są wszyscy krewni i płaczą, że umarła. Jezus mówi, wyjdźcie stąd. Wiecie, o co chodzi? Wyjdźcie stąd. Jezus w ogóle nie miał sentymentu. Zauważycie, że Jezus żadnego pogrzebu nie urządził przez cały Nowy Testament? W ogóle nigdy nie pochował nikogo. On pokazał troszkę inny trend funkcjonowania. Wziął, brał wszystkich, wskrzeszał. On wypędził niewiarę. Smith do niej powiedział, wyjdźcie stąd. Wyjdźcie stąd. Złapał swoją żonę za gardło, zwlók ją z tego łóżka, zwlók ją, pod ścianę ją postawił i mówi, wracaj w imieniu Jezusa. I stał do tej pory, krzyczał, aż ona ustała na nogach. A potem drugi raz umarła, zrobił drugi raz tą akcję, a ona do niego powiedziała, Smith, ja chcę do Pana. Ale Smith miał taką wiarę. Skąd Smith miał tą wiarę? Skąd on ją wziął? On kochał tatę. On wierzył, że Bóg jest jego ojcem. Rozumiecie? On nie głosił ludziom o grzechu i potępieniu. Rozumiecie? Dlatego jak na jego spotkanie matka przyniosła dziecko, które nie miało rąk i nóg i podała mu na scenie, wiecie? I powiedziała, matka z wiarą przyszła. I on mówi, czy wierzysz, że one odrosną tak? On to kopnął. Kopnął ten korpus w tłum. Bo tak mu Duch Święty powiedział. Dziecko spadło, miało ręce i nogi. To są udokumentowane fakty. Dlaczego tak było? Bo on znał, on non-stop, jak kiedyś będziecie czytać jego zapiski, gdzieś zobaczcie, on się do taty odnosił. On zawsze mówił, Bóg jest jego ojcem. On zawsze wiedział, że jego grzechy są przebaczone. On zawsze wiedział, że nawet jeśli upadnie, tak, to zostanie podniesiony przez tatę. Jak moje dzieci upadają, to ja nie przychodzę i nie krzyczę na nich, nie wydzieram się. Co zrobiłeś? Dlaczego? Najpierw, wiesz co robię najpierw? Najpierw ratuję swoje dzieci. Taki właśnie jest Bóg. Jak znasz takiego Boga, to nie jest kwestia, że masz przyzwolenie na grzech. To jest bzdura. Przyzwalanie na grzech. W ogóle, że ten człowiek nie ma prawa pozwalać na grzech. Bo to my nie mamy prawa w ogóle dyskutować na tym pułapie. Nie ma pozwalania, zabraniania. W ogóle my niczego nie pozwalamy, ani niczego nie zabraniamy. To nie tędy droga, to nie tak się żyje. To nie jest epoka Ducha Świętego. Zabranianie, pozwalanie, ustanawianie rzeczy, których wolno, których nie wolno. Paweł mówi, wszystko ci wolno. Tylko nie wszystko jest pożyteczne, ale sam to zbadaj. Zbadaj to, czy to jest pożyteczne, czy to nie jest pożyteczne dla ciebie. Ja ci nic nie będę mówił, co ty możesz, a co nie możesz. Masz Ducha Świętego, idź i go słuchaj, tak? Bo potem się przyczepisz, że ci pastor powiedzieli. Bóg jest twoim tatą. Jeżeli będziesz go poznawał jako tatę, to będziesz go kochał. Bo tatę się kocha. Posłuchaj, niekoniecznie się kocha Pana. Chcę, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Niekoniecznie się kocha nauczyciela. Niekoniecznie się kocha lekarza. Niekoniecznie się kocha kogoś, kto ci da pracę. Ale tatę się kocha. Bo tata nie jest tylko po to, żeby ci dać zabezpieczenie, uleczyć cię, nauczyć cię czegoś. On po prostu z tobą jest. Tata jest z tobą. On cały czas jest. Czujesz jego ciepło, czujesz jego obecność, czujesz jego miłość. Jak możesz w ramach, odczuwając miłość Bożą, grzeszyć? Jak to jest możliwe? Niech ktoś mi powie. Ja nie umiem, nie potrafię. Nie zmuszam się, ale ja nie umiem takich rzeczy zrobić. Nie umiem wyjść z Bożej obecności i iść do agencji towarzyskiej. To jest niemożliwe. Nie umiem modlić się innymi językami i palić papierosów. Nie potrafię takich rzeczy. Nie umiem. Nie umiem przebywać z Bogiem codziennie i nachlać się i leżeć gdzieś w rynsztoku zażegany. To jest niemożliwe. Grzech nade mną panować nie będzie. Grzech nade mną panować nie będzie. Nie dlatego, że się będę spinał, tylko dlatego, że znam tatusia i go bardzo kocham. Rozpoznałem jego serce. Rozpoznałem, że on mnie kocha. Ja często wstaję w nocy i sobie z nim idę posiedzieć. Rozumiesz? Posiedzieć sobie idę. My kochaj mnie teraz. Chcę odczuwać twoją miłość. Chcę odczuwać twoją obecność.
I rano wstanę i wstaję i znowu mogę dokopać diabłu. I znowu mogę głosić Ewangelię. I znowu mogę, bo przebywałem statusem. Ja zauważyłem, że moja córka coś robi, w pewnym momencie przerywa coś robienie czegoś, przychodzi, przytuli się do mnie, takie zrobi mi noski i pójdzie. Ja sobie zastanawiałem się kiedyś nad specyfiką tego, co ona robi, nie? Po co ona to robi? Wczoraj oglądała bajki, sobie siedziała, no nie? Dwa razy przyszła się do mnie przytulić. Nie odczuwała ani strachu, ani niczego. Oglądała sobie Johnny Bravo i Atomówki. Proszę ciebie. Potem wstała, przyszła się przytulić, używa takiego dziwnego języka wtedy. I pójdzie. Masz szok. To się nie mieści normalnie w takich kabaretach relacji normalnych. Ona nie przyszła, nie powiedziała do mnie, daj mi wody, daj mi pić, swędzi mnie tyłek. Nic nie powiedziała do mnie takiego. Ona przyszła, zrobiła te swoje i poszła. Czemu? Ona wzięła ode mnie miłość, której potrzebuje jak wody. Tego potrzebujemy. Nie teologii. Rozumiesz? To jest nasza siła do walki. To powoduje, że jesteśmy silni, że jesteśmy bezwzględni dla szatana. To powoduje, że nie boimy się demonów. To powoduje, że nie chcemy grzeszyć. Nie chcemy zdradzać naszego tatusia. A jeśli zdarzy się, że po prostu przestaniemy przez jakąś głupotę naszą go słuchać i zgrzeszymy, upadniemy, to my wracamy bezpiecznie. Wiecie, jaki jest ogromny problem Kościoła? Ludzie czują w potępieniu. Czują się potępieni. Ja spotkałem kiedyś człowieka, był ewangelistą, głosił słowo, a potem upadł. Zachlał się. Ja mówię, ile chlałeś? 3 miesiące. On mówi, co ty raz? Ja mówię, i co się stało? Kurczę, mówię, 6 miesięcy, już nie mogę wrócić do siebie. Ja mówię, to przeczy, mówię, listowi do Rzymian 8:1. Mówię, nie ma dla ciebie żadnego potępienia. Mówię, wstań, głoś! Wstań, głoś! A Duch Święty, ja mówię, jest z tobą, nigdzie się nie wybrał. Mówię, a jak wtedy? Ja mówię, wtedy też był z tobą. Mówię, powiem ci, nieteologiczną, mówię, coś nieteologicznego. Jak leżałeś tam na chlany, Duch Święty był w tobie. W ogóle nie wyszedł z ciebie. A psalm 52, mówię, psalm 52 nie jest dla ciebie. Nie porównuj Dawida do siebie, dobrze? Nie mów, nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Żebyśmy cię stracili, Ducha Świętego musimy popełnić grzech śmiertelny. Rozumiesz? Grzech śmiertelny. Nigdy nie spotkałem kogoś, kto popełnił grzech śmiertelny. Czytałem świadectwa, ale nigdy nie widziałem. Żeby powiedzieć grzech śmiertelny, to trzeba być dojrzałym, odpowiedzialnym chrześcijaninem, który jest wypełniony Duchem Świętym, chodzi w darach duchowych, służy i podejmuje świadomą decyzję. Jezus nie chce ciebie znać. A jeszcze nie spotkałem takiego człowieka. Natomiast spotkałem mnóstwo ludzi żyjących w potępieniu, bo upadli i nie wiedzieli, czy mogą wrócić. Możesz wrócić. Bo jak wiesz, że to jest tatuś, to ty wrócisz do tatusia. Moje dzieci przychodzą do mnie, jak nawet narozrabiają. Pociąga mnie za język wtedy, rozmawiam z nimi, tłumaczę im pewne rzeczy. Informuję też moje dzieci, że jedną z wychowawczych spraw jest pasek. Coraz mniej go używam, ale jeszcze, no nie wiem, z 1,5 roku temu Wiktorowi sprawym tyłek w samochodzie. Był już dużym chłopakiem, ja mówię do niego, idziemy porozmawiać po męsku. On mówi, ale gdzie? On mówi, do samochodu. Mówię, żeby dziewczyny nie widziały, żebyś nie... Normalnie powiedziałem, wypina. Ja mówię, co ty jesteś niepoważny? Do mnie mówi, ja mówię, nie jestem poważny. Jestem twoim ojcem. Jestem twoim ojcem. Dostał 3 razy, tak jak Bóg przykazał. I nasze relacje w ogóle się nie zachwiały i wszystko dalej jest w porządku. Ale przed, ja jestem ich tatą, kocham ich. Kocham, oni czują się bezpieczni przy mnie. Musisz czuć się bezpieczny przy Bogu. Musisz czuć się bezpieczny z Bogiem. Kiedy będziesz się modlił, proszę Cię, Ty zacznij stawiać jakby Boga Ojca jako priorytet poznania Twojego. Priorytet poznania. Zacznij rozmawiać z Bogiem jak statusiem. Zobaczysz, co się zacznie dziać w Twoim życiu. Absolutnie nie będzie Ci się chciało grzeszyć. Jak będzie Ci się chciało grzeszyć, a przypomni Ci się ta miłość, której doświadczałeś wczoraj wieczorem, rozumiesz? To grzech przestanie być atrakcyjny. Wiecie, dlaczego ludzie grzeszą? Dlatego, że grzech jest atrakcyjny. Tylko z tego powodu ludzie grzeszą. Grzech jest po prostu ciekawy, atrakcyjny i dlatego się grzeszy. Gdyby grzech był nieatrakcyjny, to by się nie grzeszyło. Wiecie, o co chodzi? Grzech jest atrakcyjny, to jest fajne. Grzesznik grzeszy i się cieszy.
To jest jakby, wiecie, to jest, ale jeżeli ty masz coś lepszego, poznajesz Boga, który jest lepszy niż ten grzech, prawda? To ty wtedy nie zmagasz się, ach, trzymam się mocno, co tak się trzymasz, bracie, a, że mnie upadł. Ja pamiętam, jak się dopiero co nawróciłem, pojechałem do zboru, która jest z moich wizyt pierwszych w zborze, była i taki brat do mnie podszedł, nawrócony policjant, pamiętam, ścisnął mi rękę tak, że do dzisiaj pamiętam, jak mi to rękę ścisnął. Tak mi to rękę ścisnął i mówi tak, teraz mówi, pamiętaj, mówi do mnie, żebyś tylko wytrwał. Ja mówię, nie jest dobrze. Rozumiesz, ja nigdy więcej nie szukałem u niego żadnej porady duszpasterskiej, chociaż był tam starszy w wierze ode mnie, tam 10-15 lat. Ja już wiedziałem, że on trwa mocno. I to jego trwanie jest bardzo uciążliwe dla niego. Bardzo mu ciężko trwać. Ja tak nie chcę trwać. Wiecie, jak ja trwam? Na luzie. Ja trwam na luzie. Trwam przez miłość. Można trwać przez miłość, wiesz? A można trwać poprzez to, że chodzisz taki, wiesz, tak samo jak wierzyć możesz, tak? Co robisz? Wierzę. Po co tak robisz, mówię? Po co tak sobie robisz ze swoją duszą? Mówię, wierzyć to znaczy po prostu zaufać w to, co tutaj jest napisane, a potem zacząć to wyznawać mimo tego, co się myśli i czuje. Tak? I koniec. Idź to zrób. Zaufaj, zacznij mówić, odbierz. Zaufaj, zacznij mówić, odbierz. A jak przyjdzie diabeł, to go przegnaj, bo zawsze przyjdzie. Tak samo tutaj. My możemy trwać przez miłość. Wytrwałość jest przez miłość. Wytrwałość jest dlatego, że zna się Boga jako tatusia. To jest wytrwałość. My czekamy. Czekamy na niebo, tam spotkamy tatusia. Ja nie czekam na niebo, bo będzie mi lżej. Wiesz, o co chodzi? Mi nie jest źle na ziemi. Ja wiem, że tam jest super, the best i ziemia przy niebie to jest w ogóle pestka, tak? Ale ja nie żyję w ten sposób do nieba, do nieba. Ja pójdę do nieba. Ja temu człowiekowi, co teraz chorował na raka, powiedziałem do niego tak. Posłuchaj mnie, przyjacielu. Jesteś narodzonym z Boga człowiekiem, wypełnionym Duchem Świętym. Mówię, diabeł cię oszukał tym rakiem. Mówię, pamiętaj, jeżeli chcesz zrobić coś pożytecznego, to wyzdrowiej, a potem sobie umrzyj. Idź do Pana, ale teraz wyzdrowie. Niech diabeł dozna kolejnej porażki. Niech Bóg będzie wywyższony. Przyjmij uzdrowienie, tak? Wyzdrowiej z raka, a potem jak Bóg przykazał, normalnie sobie umrzyj. Chyba, że przyjdzie Pan, ale umrzyj sobie na luzie. Ja zamierzam, wiesz, jeszcze nie wróci Pan, ja też pójdę sobie do nieba, normalnie sobie kiedyś tam umrę, tak? Ale ja na ziemi nie oczekuję. Nie... Czekam na niebo. Nie, ja dziś jestem z Bogiem, kocham dziś Boga, doświadczam Jego miłości. Dziś to jest mój tata. Tam się tylko to rozszerzy. Ale dziś to jest mój tata. I dziś idę na luzie, przez życie. Żyję, wiecie, że ja żyję dniem dzisiejszym? Naprawdę, zapytajcie mojej żony, ja żyję dzisiaj. Ja sobie jechałem tutaj u was. Mówię, mnie cieszyły takie rzeczy. Ja jestem tak bardzo prosty człowiek. Mnie cieszyły pagórki, które macie tutaj, bo ja nie mam u siebie. Chałupka tam stała, ja nie mam takich ładnych rzeczy. Ładnie ma, jezioro, wiesz, o co chodzi? Ja się naprawdę tym widzę, to takie prawdziwe. Mówię, o, jezioro, wiesz, o, górka. Wiesz, bo ja mam z tatą jadę tym samochodem. Ja nie żyję jutrzejszym problemem jakimś. Nie żyję poniedziałkiem, wtorkiem, środą. Nie, bo po co? Ja dzisiaj z tatą, ja bym stracił dzisiejszy. Wiecie, że żyjąc jutrzejszym dniem, to tracisz dzisiejszy? A dzisiaj jest tyle pięknej sprawy. Przyglądasz się, jak moja córka uczy się gwizdać. Rozumiesz, jak ładne to wszystko, ładnie jest. Bo znam tatę. I przez to mogę efektywnie służyć. I przez to ty możesz efektywnie służyć. Raz, że mieć naprawdę dobre życie. Dwa, zwyciężać, bo diabeł non-stop będzie cię atakował. To jest po prostu, zrozum to. Non-stop jest na tej ziemi walka. Ale ty, znając tatusia, idziesz, mówisz, goń się. Co ty mi proponujesz? Jakieś lewe biznesy, jakieś lewizny, jakieś kłamstwa, jakieś cudzołóstwa. Co ty mi proponujesz? Co ty mi... Wiesz, to jest tak, jakbyś jeździł Mercedesem S-klasą i ktoś by przyszedł do ciebie i mówi, zobacz, jakiś super polonez. Mówię, o czym ty mówisz, bo twój polonez kosztuje tyle, co lusterko w moim Mercedesie. Rozumiesz? Diabeł ma takie propozycje, bądź coś proponuje. Ktoś mnie kiedyś zapytał, mówi, a dlaczego mnie na przykład nie interesują inne kobiety? Ja mówię, musiałbym być debilem, mówi, żeby chcieć zjeść hot-doga, mając w domu steak. Co ja się będę za hot dogami uganiał, za hamburgerami, rozumiesz? Ja nie jestem człowiekiem fast foodu. Ja biorę to, co wiesz, mam jakość, dla mnie się liczy jakość. I liczy się też jakość życia. Poprzez co tą jakość życia odbieram? Poprzez to, że jestem w miłości Bożej, no stop. Kocham Go, tak? I to jest dla mnie największe, najpotężniejsze.
Jak będzie ci diabeł cokolwiek proponował, grzech, jakieś odejście, jakiś upadek, jakieś zejście z drogi wiary, tak? Jakieś pójście za jakąś pomocą, to sobie przypomnij twojego tatusia, który mówi: słuchaj dziecko, no przecież ja mam dla ciebie wszystko, no co ty? Proszę cię. Wszystko dla ciebie mam. Co ty tam chcesz zabierać ze sobą? Jest taki nawet kawał, że przychodzi człowiek do nieba, wiesz, i torbę ma coś tam wypakowaną. Tam święty Piotr do niego mówi: nie ma tutaj, mówi się, nie wchodzi z niczym, zostaw te juki tutaj, bez niczego się wchodzi do nieba. Ale ja modliłem się, Bóg mi pozwolił, poczekaj. Dzwoni, mówi: panie, z jakąś torbą chce się wetrzeć, mówi siatko. A kto to? No da mi ten Kowalski. A Kowalski, ja mu pozwoliłem, mówi, to niech on wchodzi z tą torbą. Piotr mówi: nie ma problemu, mówi, ale tak dla siebie, mówi, co tam w tej torbie masz? A Kowalski pokazuje, mówi, słuchaj, byłem złotnikiem, mówi, mam, wiesz, złota, mówi, wiesz. I mówi, pokazuje, a Piotr mówi: kurczę, mówi, po to tyle bruku tu przyniosłeś, mówi, wiesz. Wiesz, to, że diabeł nie ma dla nas nic atrakcyjnego, ta każda propozycja życiowa, która będzie inna, tak, ona stanie się i tak mniejsza, kiedy ty będziesz znał Boga miłości. Kłamstwo przestaje być atrakcyjne. Rozumiesz? Diabeł ci będzie mówił: jak nie skłamiesz, to ci się wszystko zawali. A ty powiedz: przestań. Przestań. Ja poszedłem do mojego szefa, u którego pracowałem ostatnie 4 lata, u człowieka, który pretendował na burmistrza miasta, bardzo bogatego człowieka. Poszedłem do niego, moje CV było takie, rozumiesz, 8 lat szkoły podstawowej i tak dalej. Ale poszedłem, bo Bóg mi tak powiedział. I poszedłem do niego, powiedziałem mu prosto w oczy, że spotkałem Jezusa twarzą w twarz, jestem innym człowiekiem. Mówię: albo mi Pan uwierzy w to, albo Pan uwierzy tym wszystkim ludziom, którzy będą do Pana przychodzić i mówić, że Pan zatrudnił bandytę i złodzieja i że Panu firmę wyprowadzę. Wiesz, to jest małe miasteczko, 8 tysięcy ludzi. Do niego wszyscy przychodzili, politycy, policjanci, mówili: czy my zdajesz sobie sprawę, co to zrobiłeś? Pozwoliłeś człowiekowi mieć dostęp do swoich pieniędzy. A on siedział i się bujał i mówi: każdy ma szansę. Dlaczego? Powiedziałem mu prawdę. Prawda spowodowała swobodę. A po roku mojej pracy dawał mi pieniądze do ręki i mówił: wiesz, to jestem bardzo szczęśliwy, że tu pracuję. Prawda. Nie musiałem kręcić. A diabeł mówi: kręć, kombinuj, wiesz, idź na kompromis. Jeżeli diabeł będzie ci proponował pójście na kompromis, zwróć swoje oczy na tatę. I zobacz, nie bój się go, tylko przyjdź, powiedz: tato, zobacz, co mi proponuje. Zobacz, znowu mi proponuje te rzeczy. Halleluja, dziękuję, że ty masz dla mnie o wiele lepsze rzeczy. Potem powiedz do diabła: goń się. Goń się, szmaciarzu, goń się. Nie masz nic dla mnie atrakcyjnego. Nic nie masz dla mnie atrakcyjnego. Ja znam tatusia. Ja mam bogatego ojca. Tak? Ja wiem, gdzie idę. Wiem, co posiadam. Wiem, kim jestem. We mnie jest gen Boga. To jest takie ważne. Bo bez tego fundamentu, tak? To nam się życie sypie. I my się boimy tego Boga. I my myślimy, żeby tylko nie upaść. I my myślimy, żeby tylko nie pomylić się. I my się trzęsiemy przed Nim. O mój, czego się trzęsiesz, kocham. Ja bym chyba, ja nie wiem, co by się stało, jakby moja córka 5-letnia przyszła teraz, uklęknęła przede mną, błagała mnie, żebym jej obiad dał. Błagam Cię. Panie, błagam Cię, nie zostawię mnie, nie opuszczaj. Wiecie, że takie modlitwy są z piekła rodem? Z piekła rodem. On powiedział: nie zostawię Cię, nie opuszczę. Nic Cię nie wyrwie z mojej ręki, nic Cię nie odłączy od mojej miłości. Grzech nad Tobą panować nie będzie. Masz orędownika w niebie. To są Jego słowa. Jesteś synem. Jesteś synem. Jesteś synem. On cały czas krzyczy z nieba. Nie po to, żebyśmy mieli przyzwolenie na grzech, ale po to, żebyśmy mieli jakieś inne spojrzenie, żebyśmy zobaczyli: Ty masz dla nas coś największego. Życie wieczne to nie jest to, do czego musimy się dodrapać. To jest coś, co dostaliśmy od taty. Niebo to nie jest coś, że tam musimy jakoś dotrzeć. Możemy wejść w pełni godności, wjechać do Jeruzalemu Świętego jak Jezus. Rozumiesz? Tak możemy tam wejść, pełni godności, pełni chwały. Nasze życie na ziemi nie musi być takim tylko, żeby nie odpaść. Zbory w Polsce krzęsą się, żeby tylko nie stracić członków. Ja mówię: strać! Lepiej, żebyś stracił te 40%, bo oni cały czas ci robią zamęt, ferment ci robią. Chcesz coś robić, a nie możesz, bo cały czas grzebią się we własnym sosie. Chcesz ewangelizować, a oni: nie, mam problem. Ile lat masz problem? 30 lat masz problem?
30 lat masz problem? Ludzie, co 2 minuty umiera 100 tysięcy ludzi chyba i do piekła idą, rozumiesz? Ludzie do piekła idą, problem z Bożym. Kurczę, co to zaraza jest. Ludzie trwają w takich stanach, przecież ja nie pójdę głosić, nie jestem godny. Ile razy ja słyszę, ja mówię, czemu? Kładę ręce czasami na ludzi, mówię, czemu ty nie prorokujesz? Ja taka niegodna się czuję. Ja mówię, powiedzieć ci, jaka jest wartość twoja? Powiedz. Ja mówię, Jezus Chrystus umarł za ciebie. Jesteś warta tyle, co śmierć Jezusa Chrystusa. Mówię, masz w ogóle pojęcie? I ty śmiesz powiedzieć, że ty niegodna jesteś? Po co? Wiesz, ile razy ja upadam? Mówię, a wiesz, ile razy ja upadam? W ogóle moje upadki nie przeszkadzają mi przy tym, że idę głoszę Ewangelię, modlę się o chorych, uzdrawiam i tak dalej. No, moje upadki. Każdy upada, Jezus nie upadł tylko. Paweł upadł, Piotr upadł. Piotr to taki się w kanał wpasował, jak wiecie, że się w głowie nie mieści już po swoim, jak już był apostołem, jak już w Jerozolimie działał z Jakubem. Człowieku, zobaczcie tu Biblię, zobaczcie, co tam się działo. Apostołowie, oni wszyscy mieli problemy. Jakub z Janem to w ogóle mieli coś z psychiką. Wieś chcieli spalić. Jezus mówi, synowie gromu nazwał ich, śmiał się z nich, mówi, chłopaki grom z nieba chcieli sprowadzić. Tomasz to w ogóle niewierzący był, niewierzący apostoł. Masz pojęcie? To są fakty. Piotr 3 razy zapiera się. Taki jest cienki, hipokryta. Rozumiesz? Andrzej taki ewangelista, że tylko umiał Piotra przyprowadzić do Jezusa, nikogo więcej. Nikomu już więcej nie pogłosił. Mateusz był chciwy. Rozumiesz? Nie mówiąc o Judaszu. A Jezus jeszcze Judasz. Jezus chodzi w pełni Ducha Świętego. Dalej się przez Niego eksponują. Słowo wiedzy, rozumiesz? Judaszowi to jest złodziejem, który ciebie ze skarbnikiem sporu go robi. Rozumiesz? Zrobił oficjalnego złodzieja skarbnikiem zboru. Kurczę! To w ogóle jakoś nie składa się w mojej psychice, że z tą taką poprawnością wielokrotnie dzisiaj. Na co liczył ten Jezus przez cały czas? Wiecie na co? Że oni rozpoznają Ojca. Oni non stop błądzili. Non stop mieli problemy teologiczne. Na Górze Przemienienia widzą Mojżesza, tak? Widzą Eliasza i mówią, wiesz co mówią? Panie, rozbijmy 3 namioty dla... Ty wiernym, oni w drugim. Mówi, będziemy mieli ciebie, będziemy mieli prawo, będziemy mieli proroka, wszystko będziemy mieli w jednej kupie, będzie dobrze. Jezus mówi, w ogóle nie czaisz bazy jeden z drugim. I głos Ojca, to jest ten mój umiłowany, słuchajcie go. Co On ma wam do przekazania? On wam chce pokazać mnie. Chcę, żebyście poznali Tatę. Żebyście zaczęli czuć się bezpiecznie. Adam z Ewą chodzili z gołymi tyłkami po raju. W ogóle nie mieli żadnych skrupułów w powiewie wiatru. Cokolwiek to znaczy z Bogiem. Szok. Szok. Oni tam chodzili, a Bóg do nich powiedział, w ogóle nie interesujcie się tematem dobra i zła. Wiecie, że Adam z Ewą to nie byli ani dobrzy, ani zli? Oni byli dobrzy. My myślimy, że byli Mojżesz dobrym, a oni nie byli dobrzy, oni kumali, co to jest dobro. Bóg mówi, nie jedźcie z tego drzewa, bo się dowiecie, to dobro, to dopiero wam się będziecie mieli wkręt. A diabeł wiedział, jak ich wkręcić. Pokazał im te podziały różne, moralne, a Bóg mówi, jestem tata, tata jestem. Spokojnie, na luzie. Jestem tata. Bądź ze mną. To nie znaczy, że ktoś mówi, no ale co to znaczy, że Bóg wymogów nie stawia? Nie, nie o to chodzi, że Bóg wymogów nie stawia. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, między nami to nie stawia. Tu chodzi o coś innego. Poznając Boga, rozumiesz, ty się jak gdyby zaczynasz sam interesować tym, co On chce. Przychodzisz i tutaj, tak jak pastor powiedział, jak Jezus się mówi, bądź wola twoja, tak? Niech będzie twoja wola, nie moja. Znając Tatę, szukamy Jego woli, bo wiem, że jest najlepsza, najdoskonalsza, w ogóle nie myślimy o swoich sprawach. To co tam najlepszego jest dla mnie? Co tam jest super dla mnie? Jak ja na przykład ludziom mówię, młodym ludziom, którzy jeszcze się nie pobrali, że Bóg jest swatem, to patrzą się na mnie, wiesz. Ja mówię, Bóg jest swatem. Bóg ma dla ciebie męża, a dla ciebie ma żonę. Naprawdę. Możesz wziąć od niego swoje żebro, mówi Adamie. Bo jak weźmiesz cudze, tak? To będziesz potem szukał denominacji, w której się rozwieść możesz. Będziesz miał cudze żebro, bo normalnie powinieneś mieć żebro, te, które Pan dla ciebie przewidział, a żeś sobie sam sięgnął, wbiłeś se na siłę dla ciebie i masz krzywe żebra i tak chodzisz.
20 lat, mówię, coś nie tak mam w życiu. Ja mówię, tak? Coś nie tak masz. Rozumiesz? Ale niech będzie wola twoja. Bo twoja wola będzie najlepsza, najlepszy facet, najlepszy. Wiecie co? Byłem kiedyś w takiej usłudze jakiś czas temu i tam wyszła kobieta i mówi tak, chcę się pomodlić o swojego, żeby Bóg dał mi męża. Mówię, bardzo dobrze. Mówię, jaki ma być? A ona mówi, no nie wiem. Ja mówię, nieprawda.